Z nami Albert Sosnowski, kilka chwil po ceremonii ważenia przed jutrzejszą walką z Łukaszem Różańskim. No to opowiadaj, jak nastawienie przed chyba dosyć ważną dla Ciebie walką? Nastawienie jak zwykle, skoncentrowany, gotowy do jutrzejszego pojedynku. Przepracowałem dobrze ten okres przygotowawczy, wielkie wyzwanie dla Łukasza. Ja już jestem raczej bliżej końca kariery, ale nie chcę łatwo tej walki oddać, pokazać mu, że jeszcze to nie jest jego czas, jego miejsce. Wierzę w zwycięstwo, jestem gotowy do tego pojedynku i myślę, że rozgrzejemy publiczność przed walką wieczoru. Ostatni Twój pojedynek był we wrześniu ubiegłego roku z Andrzejem Wawrzykiem. Tam zaprezentowałeś się naprawdę dobrze. I co, od tamtego momentu cały czas byłeś w większym bądź mniejszym treningu? Tak, cały czas jak gdyby sport jest w moim życiu, w różnej formie. Cały czas kształcę się jako trener też. Liczę, że po skończeniu kariery będę rozwijał ten warsztat, bo wydaje mi się, że mam naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy do przekazania, więc nie było problemu, żeby wejść w taki rytm startowy. Aczkolwiek troszkę już trudniej to znoszę, ale jeżeli się zdecydowałem, to już poszedłem do tego naprawdę profesjonalnie i myślę, że będzie to widoczne w ringu. Kiedy były treningi na 100%? No, cały czas. Praktycznie budowaliśmy tą formę tak, żeby jutro wszystko odpaliło. Najważniejsze. Znaczy, jestem doświadczonym zawodnikiem. 60. mój pojedynek, walczyłem na największych arenach boksu światowego, więc wiem, jak się przygotowywać. Wiadomo, brakuje trochę tego rytmu startowego, bo tak jak wspomniałeś, rok czasu przerwy, to troszkę człowiek robi się zardzewiały, ale myślę, że te sparingi i to wszystko, co robiliśmy na treningach, spowoduje, że dobrze wejdę w walkę i walka ułoży się po mojej myśli. Wiadomo, doświadczenie zdecydowanie po Twojej stronie, natomiast czym Cię może Twój rywal zaskoczyć? Jest coś takiego, na co będziesz musiał bardzo zwrócić uwagę? No, koncentruję się na całokształcie, no, nie lekceważę go, wiem, że jaka jest kolej rzeczy, o czym wspominałem, sam budowałem tak swoje kariery, walczyłem z byłymi mistrzami, zawodnikami, którzy to ściągnęli, jednak już kończyli kariery i wiadomo, że chciałem zbudować swoją markę, swoją renomę na tych nazwiskach i Łukasz Różański zdecydował się na to, uważa, że zostanie dostrzeżony i wie, że to jest jedyna szansa, też już nie ma na co czekać i uważam, że to jest słuszny jego ruch. Natomiast ja mu chcę to utrudnić, pokazać, że jeszcze jestem lepszym zawodnikiem i jestem wyboksowany, tak jak on może twierdzić. Zrobimy dobrą walkę, ale wiesz, ja będę zwycięzcą. Czy to, że boksujecie na stadionie, na świeżym powietrzu, troszeczkę inna atmosfera niż w hali, to jakoś, nie wiem, dodatkowo Cię jakoś mobilizuje, nakręca? Czy nie ma to w ogóle dla Ciebie żadnego znaczenia? Znaczy, przede wszystkim martwię się o pogodę, no bo będzie jednak już wieczorowa pora, wiadomo, u nas wrzesień spłata figle. Nie, ale takie mamy same warunki, on i ja, więc myślę, że tutaj każdy zawodnik koncentruje się na sobie, na tym, na walce. Wiadomo, otoczka jest ważna, miło jak są Twoje kibice, jak jest większy doping, tworzymy coś nowego w polskim boksie zawodowym, ale koncentrujemy się na pojedynku, myślę, ja i on i tutaj jak gdyby to, co gdzie walczymy, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Zakładamy, że jutro pojedynek się układa po Twojej myśli, wygrywasz. Będziesz dalej boksował, czy to jest po prostu ostatni pojedynek, tak czy siak? Powiem szczerze, no, jutro wszystko się wyjaśni. Na razie nie chcę rzucać tych górnolotnych słów. Koncentruję się na jutrzejszym dniu i później zobaczymy. Teraz hotel, odpoczynek? Tak, zdecydowanie tak. Spacer, odpoczynek, luz. Tak jak zawsze jest przed walką, czyli raczej nie zawracanie sobie głowy i tak nic nie przyspieszymy. Jutro jest walka, a jutro będziemy się koncentrować na pojedynku. To ja Cię w takim razie już dłużej nie zatrzymuję. No i co, życzę jutro dobrego boksu w Twoim wykonaniu. Fajnie, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich kibiców. Do zobaczenia.